Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zapowiedział wczoraj inspekcję, która będzie dotyczyła nadzoru nad służbami specjalnymi. Szef NIK-u powiedział też, że przysłucha samego Jarosława Kaczyńskiego. W Prawie i Sprawiedliwości zawrzało, politycy koalicji rządzącej tłumaczą się, że Kaczyński wcale nie kieruje służbami, ale podlegają one premierowi i ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu. Czy Kaczyński stawi się na przesłuchanie? Co odpowiedział Banasiowi rzecznik PiS-u? Ile jeszcze przetrwa ta koalicja? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Witam Państwa, a ze mną w studiu szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. Witamy. I szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kusowicz. Witamy również. Dzień dobry Państwu. Czekamy na Wasze głosy, pytania i komentarze odnośnie Pegasusa, odnośnie Banasia Kaczyńskiego i jego ewentualnego przesłuchania przed Najwyższą Izbą Kontroli. I czekamy na w mediach społecznościowych, Twitterze i PPTV, ten hashtag obowiązuje, a także na YouTubie. Wasze pytania będą mi przekazywane podczas programu. A teraz zapraszam na reportaż Cezarego Kłosowicza na temat wczorajszego wystąpienia Mariana Banasia przed Senacką Komisją do Spraw Pegasusa i wracamy za moment. Czy Jarosław Kaczyński stawi się na przesłuchanie? Wczoraj przewodniczący Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zapowiedział, że wezwie Jarosława Kaczyńskiego na przesłuchanie w związku z aferą Pegasusa. Banaś zeznawał wczoraj przed Senacką Komisją Nadzwyczajną do spraw nielegalnej inwigilacji. Komisja zajmuje się sprawą inwigilacji za pomocą systemu Pegasus. Analitycy kanadyjskiego Instytutu Citizen Lab odkryli, że system stworzony do śledzenia terrorystów był w Polsce używany do inwigilowania polityka opozycji Krzysztofa Brejzy, który był szefem sztabu wyborczego KO, a także do śledzenia prokurator Ewy Wrzosek i adwokata Romana Giertycha. Senator Brejza zeznaje przed Komisją Senacką dzisiaj. Najwyższa Izba Kontroli odkryła natomiast, że zakup Pegasusa został sfinansowany nielegalnie, o czym mówili wczoraj były szef NIK, obecnie senator Krzysztof Kwiatkowski oraz obecny szef NIK Marian Banaś. Banaś zapowiedział niezwłoczną kontrolę w sprawie nadzoru nad służbami specjalnymi. Podjąłem decyzję o niezwłocznym wszczęciu pilnej kontroli doraźnej w zakresie nadzoru państwa nad służbami specjalnymi. W pewnym sensie pan Jarosław Kaczyński jest inicjatorem tej kontroli, która wkrótce rozpocznie się i da odpowiedź, w jaki sposób sprawowany jest nadzór nad służbami specjalnymi w Polsce. Pan Jarosław Kaczyński jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa powinien na wyzwanie kontrolerów NIK stawić się w siedzibie NIK i złożyć obszerne zeznania jako świadek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wicepremier do spraw bezpieczeństwa powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące nielegalnej, masowej inwigilacji Polek i Polaków. Politycy PiS zareagowali oburzeniem. Rzeczniczka partii Anita Czerwińska powiedziała Polskiej Agencji Prasowej. Oczywiste, że Marianowi Banasiowi chodzi o wymuszanie na Jarosławie Kaczyńskim rozwiązania swoich prywatnych problemów. Nie pierwszy raz stosuje on takie zagrywki. Wicerzecznik Radosław Fogiel powiedział Wirtualnej Polsce. Jak będzie wezwanie Jarosława Kaczyńskiego przez NIK, to będziemy decydowali. Na pewno nie zamierzamy grać w grę Mariana Banasia. Panowie, czy i dlaczego waszym zdaniem Jarosław Kaczyński powinien stawić się na przesłuchanie w NIK-u? No z dwóch powodów. Pierwszy, dość oczywisty, że Jarosław Kaczyński kieruje państwem. To i pisowcy się zgadzają, i niepisowcy się zgadzają. Nieformalnie. Że nieformalnie to jest naczelnik. Znaczy no, pewną formalną do tego ma pozycję, czyli jest szefem partii rządzącej i rzeczywiście może, że tak powiem, prawie że ręcznie sterować nominacjami rządowymi. Może odwołać, powołać premiera.
premiera, no bo on ma większość sejmową, on decyduje o tym, co się będzie działo w Sejmie. On, że tak powiem, dwukrotnie namaścił Dudę na kandydata na prezydenta, czyli no ma pełną, bierze pełną odpowiedzialność za poczynania Dudy, także no to jest człowiek, stąd ten tytuł oczywiście do naczelnika Piłsudskiego, to tam nawet do poniżej pięt, do brudu na piętach nie dorasta, ale no rzeczywiście w tym takim PRL-u bis, jaki dzisiaj mamy, pełni taką funkcję dyktatora, nie? Także wszystko, co się dzieje w polityce polskiej, no to są tutaj, tam gdzie są działania sprawcze rządu, czy prezydenta, czy innych organów administracji państwowej, za to bierze odpowiedzialność Jarosław Kaczyński i z tego powodu też powinien zostać przesłuchany. Drugi powód, no już taki właśnie formalny, na który powołuje się pan Banaś, to dla Kaczyńskiego, czy on sam stworzył dla siebie takie stanowisko wicepremiera, który ma nadzorować te służby siłowe, wszystkie mundurowo, siłowe i tak Kaczyński dalej. Kaczyński jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. No właśnie. Ale służby specjalne, tak jak tłumaczą pisowcy, bezpośrednio mu nie podlegają. Cezary Kłosowicz, jakie jest twoje zdanie w tym temacie, jeśli chodzi o przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w NIK-u? No przede wszystkim do tych odpowiedzi polityków PiS-u, no trzeba powiedzieć, że pan Banaś nie powiedział, że nie wezwie ministra Kamińskiego też i innych, nie wiem, szefów służb specjalnych i tak dalej. Także Morawieckim? Być może też to będzie trzeba. Pewnie z Ministerstwa Finansów też a propos nielegalnego finansowania. Także no tu Jarosław Kaczyński nie będzie jedynym przesłuchiwanym, no ale jednym z, no bo oczywiście wiemy, że mam decydujące słowo w sprawach dotyczących rządu. No i wiemy, że formalnie jest tym jakby nadzorującym ministrów zajmujących się bezpieczeństwem, więc no oczywiste jest, że w tej sprawie musi być przesłuchany. Tu jeszcze dodałbym fakt znany, no na pewno naszym widzom, ale też większości już chyba Polakom interesującym się polityką. Kto pierwszy w Polsce potwierdził, że służby specjalne mają i używają system ten broni antyterrorystycznej Pegasus? To nie był pan Kamiński, to nie był premier Morawiecki. PiSowcy kłamali. Jeden to się nawet błaźnił tym, że to jest jakaś gra tam z lat 90. chyba, czy tam może późniejsza, nie wiem, bo nie grałem akurat. Ten pan życie spędził na jakimś tam Pegasusie i teraz się przesiadł. No takie po prostu ohydne, na wprost, na bezczela olewanie Polaków i kłamanie na temat faktów. Kiedy już wszyscy o tym wiedzieli, kiedy wiedziała zagranica, to jeszcze PiSowcy, przedstawiciele łgali w żywe oczy, tak jak, to już szkoda gadać, a wyszedł towarzysz Kaczyński i przeciął wszelkie spekulacje. Czyli on zdecydował, kiedy przyznać się do tej zbrodni i on ją potwierdził oficjalnie. W normalnych procedurach prawniczych, prokuratorskich, jeśli ktoś widać, że dysponuje wiedzą, bo rozpowiada ją publicznie, to musi zostać przesłuchany. No i koniec. Świadka i o tym koniec. Też mówił Marian Banaś. Dlaczego zakup Pegasusa w ukryciu? Kaczyński wsypał. Prosimy ten materiał i wracamy za moment. Dlaczego na wszystkich etapach całego procesu związanego z zakupem władza różne związane z tym instytucje państwa stosowały właściwie kamuflaż, próbowały postępować w taki sposób, żeby nie było to dla opinii publicznej, organów kontrolnych i pewnie też części rządu czytelne i zrozumiałe, bo skoro istniały w procedurze budżetowej takie sposoby, aby kupić ten program w sposób legalny. Jaka jest pana opinia w tym zakresie? Dziękuję. Moim zdaniem chodzi o to, aby właśnie służby mogły w każdej chwili kontrolować każdego z polityków, obywateli, i właściwie pozostawało to w ich wiadomości, w ich informacjach. I to świadczy o tym, że właściwie nie ma żadnej poważnej kontroli nad działaniami operacyjno-rozpoznawczymi, jeśli chodzi o służby specjalne. Dzisiaj mamy sytuację taką, że właściwie wystarczy postawić zarzut
zorganizowanej grupy przestępczej i w tym momencie służby mogą bez powiadomienia kogokolwiek prowadzić inwigilację takiej osoby, również jeśli chodzi o zarzut szkodliwości wielkich rozmiarów. Więc dopóki my nie zmienimy w tym zakresie przepisów, to będziemy mieć do czynienia z takimi działaniami, gdzie właściwie na każdego mogą być znajdowane haki i później stosowane jakieś szantaże. I tutaj chciałem wracając do tego pytania, powiedzieć, że my dzisiaj mamy już jasność, że to chodziło o zakup Pegasusa. A to, proszę Państwa, z prostej przyczyny. Z przekazanych mediom materiałów znajduje się faktura dokumentująca zakup przez CBA środków operacyjnych. W tytule rzeczywiście nie ma mowy o zakupie systemu Pegasus. I taka narracja byłaby powielana, gdyby nie wicepremier do spraw bezpieczeństwa pan Jarosław Kaczyński, który w jednym z wywiadów stwierdził, źle by było, cytuję, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia. Przecież nie ma powodów, aby nie ufać wicepremierowi polskiego rządu, który mówi, że źle by było. W tej sprawie pokrywają się wszelkie ważne dane, które prowadzą wprost do niepodważalnego wniosku, że nie jest źle i polskie służby mają wykupionego Pegasusa. Premier Jarosław Kaczyński swoim wywiadem nie tylko podważył narrację własnej partii, ale wyjaśnienia urzędników wywodzących się ze środowiska Zjednoczonej Prawicy, którzy twierdzili przecież, że nie ma żadnego Pegasusa. Marian Banaś powiedział, że Kaczyński powinien odpowiedzieć na pytania dotyczące nielegalnej masowej inwigilacji Polek i Polaków. O jaką inwigilację chodzi, jakbyście mogli wytłumaczyć naszym widzom, którzy jeszcze o aferze Pegasusa nie słyszeli, chociaż to jest w dzisiejszej Polsce trudne. Oczywiście nie chodzi o tak zwaną totalną inwigilację każdego człowieka, bo to robią komuniści chińscy. Po to właśnie chcą opleść już do końca Polskę, bo już jest częściowo opleciona narzędziami, urządzeniami, systemami firmy wojskowej armii komunistycznych Chin Huawei. Wtedy tu dopnął tego celu. On już po części jest realizowany. Wszyscy właściciele telefonów Huawei, tam jeszcze do tego różne urządzenia związane z telefonią mobilną, przekaźniki różne, no to wszystko jest tej firmy, także już bardzo mocno jesteśmy wystawieni na tak zwaną totalną inwigilację obcego mocarstwa komunistycznego. I to jest zasługa rządu pisowskiego, ale nie tylko. Trzeba to powiedzieć, że poprzednie rządy PO-PSL też wiele w tym zakresie nie zrobiły, żeby powstrzymać komunistów chińskich. Przypominam, że to nominat z Platformy Obywatelskiej, Bronisław Komorowski, rozwijał te kontakty partnerstwo strategiczne z komunistycznymi Chinami, a PiS tylko po prostu dokonuje dalszej eskalacji wpływów komunistów chińskich na Polskę. Będziemy o tym mówić jutro szerzej, jeśli chodzi o decyzję haniebną, zdradziecką. Nie mam słów, żeby opisać decyzję Dudy, że pojedzie razem z Putinem tam do tego mordercy na największą skalę dzisiaj, mordercy komunistycznego, bo z nim też się spotkać. Łże bezczelnie, że będzie wspierał sportowców. W rzeczywistości to jest hołd Putinowi i hołd temu współczesnemu Hitlerowi, nawet go tak Hitler nazywają, Xi Jinpingowi, bo to z nim ma się tam spotkać, czyli widać, że rolą Polski jest podnóżek przy komunistycznym tronie chińskim. To jest wstyd, hańba, zdrada, to wszystko będziemy jeszcze omawiać tu już na Twitterze. Proszę obserwować, szczególnie Hania Shen, tam no już bardzo wiele tweetów pokazuje, w jaki sposób już agentura komunistyczna ruszyła w pismach katolickich, czy w takich tak zwanych patriotycznych. O tym wszystko więcej będzie jutro, dzisiaj tylko sygnalizuję. Przypominam naszą petycję, na którą żaden dziennikarz nie odpowiedział, nie poinformował. Zobaczcie, my mówiliśmy o tym w listopadzie. Ja napisałem osobisty list do Dudy, czy się tam wybiera. Potem była petycja, a dziennikarze o tym milczą. No to nic dziwnego, że i komuna dalej sobie poczyna. O tej petycji jeszcze powiemy w drugiej części programu, o petycji
do Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudy, żeby nie uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich. A Pegasus to jest narzędzie do selektywnej eliminacji wrogów politycznych, znaczy w rękach PiSu, no bo w rękach państw demokratycznych to służy do walki z przestępczością na najwyższym poziomie zorganizowania, czyli na przestępczością sterowaną przez właśnie komunistyczne Chiny, Rosję putinowską, czyli do walki z terroryzmem, bo to są raz z Iranem jeszcze, dzisiaj zresztą rozpoczynają tam w okolicach Iranu wspólne manewry, te trzy mordercze reżimy, Iran, Rosja i Chiny, no to to jest do walki z nimi. A PiS oczywiście jest sługusem tych reżimów i to samo narzędzie, które jako demokratycznemu państwu Polsce zostało udostępnione, użył do eliminowania wrogów politycznych, do eliminowania tych, którzy krytykują PiS. Nic dziwnego, to są katolicko-komunistyczne metody i w rękach takich ludzi to każde narzędzie zostanie użyte do zbrodni. Cezary Kłosowicz, czy już wiemy na 100%, że to polskie służby podsłuchiwały Romana Giertycha, senatora Brejzę z Platformy? No jest tylko jeden użytkownik systemu Pegasus w Polsce, nazwał się Orzeł Biały. No wiemy, że CBA kupowało, czy dostało za pośrednictwem firmy prowadzonej przez byłych milicjantów SB-ków, kupowało ten program, także tutaj nie ma wątpliwości. Zresztą też sam Jarosław Kaczyński, jak przed chwilą słyszeliśmy, to przyznał, także tu wątpliwości nie mam. Ale tutaj mamy polityków, opozycji, niewygodnych prokuratorów czy mecenasów, ale o co chodzi w masowej, nielegalnej inwigilacji Polek i Polaków, o której mówił Marian Banaś przed Komisją Senacką. Jeśli chodzi o Pegasus, no to jest narzędzie selektywne, natomiast kwestia, ile licencji się kupi, ale są oczywiście też inne narzędzia i rozumiem, że to też będzie badane i ta Komisja Senacka ma też na celu zmianę ustawy, żeby zwiększyć nadzór nad takimi działaniami i NIK ma taką kontrolę przeprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o Pegasusa, dzisiaj przed komisją występował senator właśnie Krzysztof Brejza, który był inwigilowany i mówił, co już też wiele z tego wiedzieliśmy wcześniej z doniesień medialnych, że na podstawie tego, co przez ten Pegasus wykradziono z jego telefonu, tworzono materiały w telewizji publicznej, w telewizji państwowej, szkalującego, ponieważ był szefem kampanii i w jego kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego i w kampanii całej partii do parlamentu teraz. Stwierdził, no ja tego nie liczyłem, ale że 400 materiałów w mediach publicznych o nim opublikowano jako o szefie kampanii. Przypomniał sprawę wykradzionych SMS-ów jeszcze sprzed lat z jego telefonów, które TVP skompilowała, spreparowała, wymieszała jako jeden e-mail, mieszając też nadawcę z odbiorcą, że to niby on wysyłał, to do niego wysyłano tam niektóre wiadomości. No tu ekspert kanadyjski powiedział, że to są typowe rosyjskie metody. No właśnie, czyli Kato Komuna dokładnie realizowała rosyjskie metody. Być może też te szkolenia, na które część służb polskich jeździło do komunistycznych Chin. Tak, policja i inne służby na zlecenie Kaczyńskiego i jego różnych przydupasów jeździli na szkolenia do komunistycznych Chin. Czego ich tam uczono, to możemy teraz zobaczyć. Oddajmy głos. No, się nie douczyli, bo ich złapali. Dość łatwo wpadli. Właśnie. John Ale jeszcze Scott mam Railton pytanie. Citizen Lab właśnie z tego kanadyjskiego instytutu, który odkrył, że Brejza był śledzony, a także dr Tomasz Pawłuszko z Instytutu Sobieskiego o użyciu Pegasusa w Polsce i wracamy za moment. Kiedy rozpoczęliśmy badanie przypadku senatora Brejzy, miałem wrażenie déjà vu. Parę lat temu uczestniczyłem w śledztwie dotyczącym hakowania przez rząd rosyjski. To jest związane z dużym atakiem rosyjskim przeciwko Stanom Zjednoczonym i Europie. W tej sprawie fascynujące było to, że obserwowaliśmy, jak hakerzy wchodzą na konta e-mailowe różnych osób, kradną maile, a następnie widzieliśmy treść tych
maili, która była modyfikowana i ujawniana publicznie jako pewnego rodzaju aktywne środki dezinformacyjne. Biorąc pod uwagę moje zrozumienie sytuacji senatora Brejzy, natychmiast przypomniałem sobie o tamtej rosyjskiej sytuacji. Biorąc pod uwagę to, że pojawiły się na przykład informacje, jak twierdzono od senatora Brejzy, były one jednak zmanipulowane, jak zostało to przedstawione. Wyjaśnię jedno pojęcie, którym posłużył się ekspert Scott Railton. To są mianowicie środki aktywne, czyli active measures. Jest to jeden z elementów wojny hybrydowej czy wojny informacyjnej szerzej tutaj prowadzonej w polu mediów. Więc bardzo dużo tego typu działań, które polegają na tym, że w krajach, których się Rosji nie bardzo, które się Rosja nie bardzo lubi, wspiera się właśnie metodami pośrednimi, ale aktywnymi, czyli to nie jest wrzucenie tylko kontentu do sieci, to jest wspieranie konkretnych ludzi, którzy głoszą określone poglądy sprzyjające Rosji. Kiedyś nazywano takich ludzi pożytecznymi idiotami. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest zaplanowana strategia tworzenia chaosu w krajach sąsiadujących z Rosją. I wydaje się, że użycie systemu Pegasus też zalicza się w tej formie, tak jak to zostało przedstawione, do tego typu środków aktywnych. W sytuacji polskiej, gdzie mamy do czynienia z w miarę bezpiecznym krajem w środku Europy, tego typu zachowania wydają się być inspirowane z zewnątrz, rzeczywiście. Drodzy Państwo, poważne oskarżenia, bardzo poważne instytucje. A jaka była reakcja Prawa i Sprawiedliwości? Między innymi już mówiliśmy o rzeczniczce PiS, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel powiedział, jak będzie wezwanie Jarosława Kaczyńskiego przez NIK, to będziemy decydowali. Na pewno nie zamierzamy grać w grę Mariana Banasia, mówi z kolei bliski współpracownik prezesa PiS. No i teraz pytanie, czy waszym zdaniem to chodzi o to, żeby Jarosław Kaczyński się nie skompromitował podczas tego przesłuchania? Dlaczego tak boją się PiS-owcy tego, że Kaczyński mógłby być przesłuchiwany w Najwyższej Izbie Kontroli? Nie, tu nie chodzi o kompromitację, bo już, że tak powiem, miara kompromitacji to już dawno się przebrała. Jarosław Kaczyński zmienia zdania i coraz nowe formy dzielenia Polaków, nowe konflikty buduje, także jego popularność to tylko jest przez jakieś nawet zafałszowane sondaże trzymane, bo myślę, że większość Polaków to naprawdę ma dość tej katolicko-komunistycznej, zbrodniczej ekipy, ale chodzi o to, że na takiej komisji, czy na takim przesłuchaniu raczej, bo tu komisja, no to w Senacie, a tu będzie przesłuchanie NIK-u, Kaczyński będzie zeznawał pod przysięgą. I wszystko, co powie, odpowiedzialnością karną. Dokładnie tak. Wszystko, co powie, będzie można później użyć w sądzie. Będzie musiał albo kłamać, no to za kłamstwo będzie siedział, albo powiedzieć prawdę, to za zbrodnie będzie siedział. Dlatego jest taki kwik w chlewie pisowskim. Marian Banaś mówił o tym, że zakup Pegasusa był finansowany nielegalnie. Jak to przebiegało, Cezary Kusowicz? Finansowanie, o czym mówili i były i obecny szef NIK-u, finansowanie CBA wedle ustawy może się odbywać tylko z budżetu. Natomiast zostało sfinansowane ze środków pozabudżetowych, z Funduszu Sprawiedliwości, który jest poza budżetem, niezgodnie z ustawą. Wczoraj też przypominał senator Kwiatkowski, że nawet wiceminister Piotr Patkowski przyznał, że tu NIK ma rację, ale że to jest znikoma szkodliwość i nie ma to znaczenia. Ale przyznał, że to było niezgodnie z prawem. Posiedzi za to parę lat, to będzie znikoma dolegliwość w jego życiu. No to tak właśnie symetrycznie. Szef NIK-u również zwrócił uwagę. I tutaj uwagę. To, co też przed chwilą słyszeliśmy, że właśnie ten zakup próbowano ukryć chyba w ten sposób, żeby się nikt nie dowiedział, że tego
Pegasusa służby nabyły polskie i no, nie wpisano w ogóle, że to Pegasus, tylko jakieś tam środki i właśnie gdzieś przez te fundusze gdzieś to próbowano ukryć i chyba dlatego tak nie było to jasne, no ale nikt się do tego dokopał. Ale czy w ogóle waszym zdaniem dojdzie do, po pierwsze, wniosku o przesłuchanie Kaczyńskiego przed NIK-iem i do... Nie jest wniosek o przesłuchanie, tylko wezwanie. No wezwanie, ale no to, że do tego faktycznego dojdzie, przesłuchania. Na przykład, to jest dla mnie oczywiste. Oddajmy głos szefowi Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, która opiniuje plan pracy i efekty kontroli NIK-u, posłowi PiS, Wojciechowi Szaramie, który no, powiedział między innymi, że wskazanie Kaczyńskiego jako świadka, który powinien odpowiedzieć na pytania kontrolerów, było nie na miejscu. Jeżeli mamy takie odpowiedzi wicerzeczników, rzeczników partii, a także przedstawicieli szefów sejmowych komisji, to no, to wydarzenie, jakie miałoby nastąpić, czyli przesłuchanie Kaczyńskiego, nie wydaje się prawdopodobne. Ale ten kwik w chlewie pokazuje, że Sensen i Banaś, to jest tytuł z japońskich sztuk walki, w których mistrzem jest właśnie pan Banaś, zadał bardzo trafny, celny cios w splot słoneczny bandy trzymającej władzę. Stąd wiją się i wrzeszczą na wszelkie możliwe sposoby, bo to wezwanie jasno kieruje po pierwsze odpowiedzialność za zbrodnie pisowskie na Jarosława Kaczyńskiego, a po drugie, kiedy on się nie stawi na tym przesłuchaniu, pokaże, że stawia siebie w roli innego człowieka niż reszta Polaków, bo można przesłuchiwać mecenasów, można przesłuchiwać prezydentów miast, można polityków opozycji, można pastorów też, bo ja też byłem przesłuchiwany, a dlaczego prezesa Kaczyńskiego nie można przesłuchać, kiedy pochwalił się wiedzą, bo on się sam poleciał w tej swojej kaczej głupocie, poleciał do mediów i się pochwalił, że on wie, że jest Pegasus. No to jak może nie zostać przesłuchany? W normalnym procesie zawsze tego typu człowiek byłby na czołówce listy osób do przesłuchania. Kiedy on się nie stawi na to przesłuchanie, to będzie to dowód, że to nie jest żadne demokratyczne państwo, a mamy do czynienia z dyktaturą. Dlatego ten kwik w chlewie. Właśnie miałam zapytać, jakie to może mieć konsekwencje dla rządu, dla koalicji rządzącej, czy to przesłuchanie, ewentualne przesłuchanie przetrwa rząd. Jakie są wasze opinie? Czy to rzeczywiście wpłynie na koalicję rządzącą, czy Polacy po prostu no, potraktują to jako kolejną jakąś tam aferę, ale nie będą zmieniać swoich preferencji wyborczych. Tu się przypomina afera Rywina i komisja do spraw wyjaśnienia tej afery z 2002 roku i po tej komisji rzeczywiście rząd SLD upadł. Teraz chyba afery mniej poruszają już Polaków. Jest ich tak dużo, że każda pojedyncza nie sprawia takiego poruszenia jak tamta, która no, była pierwszą taką komisja śledcza i tak medialną dalej. I no, od tej pory już było wiele komisji, no i to się już troszkę wyrosły. Spowszedniało. Tak, także myślę, że aż tak nie będzie, ale jest na pewno kolejny jest to jakiś element taki, który no, sprawi, że PiS będzie miał mniejsze poparcie, natomiast zdecydowanie na pewno mocniejszym czynnikiem są rosnące ceny, rosnące podatki i te zamieszanie z płacami. Na to na pewno dużo więcej ludzi zwraca uwagę niż na tę aferę, która może tak trudno ją sobie przełożyć wprost na codziennie życie, tak, że tu podsłuchują jakiegoś tam senatora w Warszawie, co mnie to obchodzi. No a teraz jak nie masz co do garka włożyć, no to już rozumiesz związek. No to właśnie tak o tym Czarek mówi. Rzeczywiście to do Polaków, przede wszystkim do większości Polaków, szczególnie odbiorców tej propagandy pisowskiej z mediów Orlenu czy z mediów telewizji publicznej, za którą jeszcze sobie każą płacić, nie? To przypomina mi sądy inkwizycyjne, gdzie ten, który był tam w więzieniu, musiał płacić za swoje siedzenie w więzieniu. To
to właśnie to jest wzór katolicki przeniesiony do Kaczystanu. Także też Pakistan też będzie. Także Duda jako przedstawiciel Kaczystanu też tam pasuje właśnie do tej układanki putinowskiej na olimpiadzie w Pekinie. Także tutaj myślę, że to, co robi Senat i pan Banaś jako szef NIK-u, to są dwa takie bastiony, które nie zostały zdobyte przez bandę trzymającą władzę, nie? Że to się jeszcze ostało, nie? Dzięki ostatnim jakimś niedopatrzeniom w tych, no już tu mecenas Giertych mówi, że wybory powinny być nieważne, że Sąd Najwyższy powinien unieważnić te wybory z 2019 roku, że już to wiemy, na podstawie takich absolutnie niedemokratycznych, związanych z państwami totalitarnymi technik zwalczania opozycji politycznej, te wybory już powinny być unieważnione. Zgadzam się z tym postulatem, ale oczywiście wątpię, żeby Sąd Najwyższy do tego akurat się odważył. Tak praktycznie nie ma komu tego Kaczystanu odsunąć od władzy. Nie? Nie ma w Polsce siły, która by tę bandę czy gang Olsena, który zawładnął Polską, mogła teraz odsunąć od władzy. I tutaj to wydarzenie może takie bardzo, jakby to powiedzieć, dynamiczne, jeśli chodzi o skutki, ten wyjazd Dudy do Chin komunistycznych, jest powiązany z tym, co się właśnie dzieje. Jarosław Kaczyński, widząc, że w rodzinie państw demokratycznych, w rodzinie państw Zachodu, on już nie przetrwa. Jego zbrodnie są zbyt wielkie i są znane za granicę. Już o tych zbrodniach piszą media na całym świecie. Już te zbrodnie są badane przez zagraniczne instytuty, tak jak ten z Kanady przykładowo. Stąd Jarosław Kaczyński i reszta zbrodniarzy pisowskich, nie mówię, że wszyscy pisowcy są zbrodniarzami, ale zbrodniarze pisowcy już wiedzą, że jeśli Polska pozostanie w rodzinie państw Zachodu, to oni pójdą siedzieć na długoletnie więzienia, przepadek konfiskata mienia zrabowanego nielegalnie Polakom i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest to silne i szybkie przesuwanie Polski na wschód, w kierunku Białorusi, Moskwy i Pekinu. Bo tam tacy kacykowie jak Kaczyńscy mogą żyć bezkarnie, no chyba, że tam trzeba będzie ich otruć czy coś takiego, no to tam Moskwa też takie rzeczy, pamiętacie, Bierut pojechał do Moskwy w futerku, a wrócił w kuferku. Także tu oczywiście w rękach Moskwy to nikt nie może być bezpieczny, ale mimo wszystko widać, że zbrodniarze z Kaczystanu wybierają, można powiedzieć, ochronę Chin i Moskwy przed tym, żeby Polacy nie rozliczyli ich ze zbrodni. Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej na temat organizacji Igrzysk Europejskich w 2023 roku mówił o Pegasusie. Pokażmy ten fragment wypowiedzi premiera i wracamy z pytaniami od widzów między innymi. Kto pana zdaniem powinien zająć się wyjaśnieniem kwestii podsłuchów, kwestii Pegasusa i w jaki sposób skomentuje pan oświadczenie Mariana Banasia, który dzisiaj oświadczył, że również był podsłuchiwany? Szanowni Państwo, my już bardzo jednoznacznie przedstawialiśmy nasze stanowisko w odniesieniu do tego typu systemów operacyjnych. Za każdym razem, kiedy system operacyjny taki jak Pegasus jest używany, występuje prokuratura lub odpowiednie służby do sądu o zgodę na zastosowanie takiego systemu. W związku z tym, jeżeli sąd udzielił takiej zgody, sąd, niezawisły, niezależny sąd, to ewentualne działania mogą być zastosowane. Jeżeli nie udzielił, to takie działania nie mogą być zastosowane. Proszę o kolejne pytanie. Czyli wydał wyrok na siebie tym, co powiedział. W jaki sposób? No, w tym, że złamał prawo. Niech, jeśli pisowcy nie złamali prawa, niech pokażą jeden wyrok, jedną decyzję sądu usprawiedliwiającą użycie tego systemu. I kropka. A jeśli nie, no to sam premier powiedział, że złamali prawo Rzeczpospolitej, że dopuścili się zbrodni stanu. Proste.
Roman Drawsz, Ela Derkiewicz, Nina Krawczyńska. W normalnym kraju na tym etapie rządu by już nie było. Cały rząd dymisji, rząd na bruk. Przemysław Kajm, w jakim państwie my żyjemy? Rzeczywiście widzowie są oburzeni, ale pojawia się również nadzieja, Frank Martin. Jakie siły obce ewidentnie chcą wygasić PiS na szczęście. To w kontekście tego, co nie takie szczęście, robi Marian Banaś. Bo zobaczcie, że nawet nasi widzowie już widzą bezsilność naszego narodu. Że nasz naród nie jest w stanie wybrać sobie uczciwej władzy. Pamiętacie, jak nasi przyjaciele w Czechach cieszyli się z wyniku ostatnich wyborów? Powiedzieli, mamy wreszcie premiera, który nie kradnie. O premierze Fiali to było, nie? Także Czesi doczekali się takiego rządu, który nie kradnie, który rzeczywiście jasno deklaruje swoją antykomunistyczną, antytotalitarną postawę. Wspiera Tajwan, wspiera tam Litwę, jasno mówi o zbrodniach dzisiejszych Putina i komunistycznych Chin. No to Czesi mają, zasłużyli, sobie wybrali taki rząd i mają. A z narodem polskim coś strasznego się dzieje, że ten naród ciągle akceptuje metody rodem z Łubianki, metody komunistyczne, metody totalitarne, metody feudalne, poniżania Polaków. Ja jeszcze się boję jeszcze jednego scenariusza, bo zobaczcie, na to się nakłada to, co Czarek powiedział, ta drożyzna, inflacja. Ale to są działania w dużej mierze inicjowane przez partię rządzącą. Już skandalem jest ten polski dziad zaprojektowany przez przeróżnych dziadów z PiS-u, którzy zrobili ogromny chaos w i tak skomplikowanym i niewydolnym systemie podatkowym. Teraz to już pracownicy urzędów skarbowych, teraz to już księgowi. Już nie wiedzą, jak rozliczać te firmy. Nikt nic nie wie. I nie wierzę, może mnie Czarek tu, czy ty Unika, jakoś poprawicie, ale ja nie wierzę, że taką głupotę można było zrobić przypadkowo. No weźcie mi, powiedzcie, że można było taki system niewydolny, skomplikowany, szkodliwy dla polskich przedsiębiorców, dla polskich nauczycieli, policjantów i każdego praktycznie, że można było wprowadzić. No przecież można było tego nie wprowadzać, nie? Można było odwlec to jeszcze tam o rok, czy... Ja wierzę, że można było robić to, nie powiem w dobrej wierze, w sensie dla korzyści Polaków, ale z myślą, że oni na tym skorzystają propagandowo, ale że nie umieli tego zrobić. Że to są aż tak? Natomiast piątka nie... na zwierząt, również natomiast... bardzo negatywnie odebrany. W sensie, że wierzę w ich zdolności w tej sprawie, natomiast niekoniecznie to, że tak mogło być, że wierzę, to nie znaczy, że tak było i że to nie było robione z premedytacją, choć myślę, że z premedytacją taki bajzel byłoby zrobić trudniej. Myślę, tak, że to wziąć i wymyślić, jakby tak człowiek wziął i myślał. Jest takie przysłowie, że jak Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera. I może no, w tym może, przypadku tak było. Może tak jest, ale pozwól, że dokończę tylko zdanie, bo jeśli jednak to nie jest przypadek, nie jest działalność taka typowej durnoty tych pisowców, tych patkowskich, którzy nigdy się nie zhańbili swoją firmą, czy właśnie taką pracą na własne ryzyko, tylko ze studiów od razu do tej sfory, do bandy rządzącej praktycznie i później rzeczywiście te no-name'y podpisują, czy projektują te jakieś dziwolągi, które w ogóle nie mają racji bytu. Ja myślę, że jednak ktoś za tym stoi. I obawiam się scenariusza, że chodzi o zbudowanie jakiegoś totalnego chaosu w Polsce. Totalnego chaosu, zapaści gospodarczej, zapaści systemu zdrowotnego, bo przecież te PiS też bardzo mocno pracuje nad tym, skłócenia Polaków od, że tak powiem, zwierząt futerkowych po szczepionki i tak dalej, żeby cały czas była nienawiść, naparzanka i tak dalej. I w tak, można powiedzieć, skonfliktowanym wewnętrznie państwie scenariusz kazachstański będzie czymś oczywistym, drodzy państwo. Ja tego się po PiS-ie niestety spodziewam. Myślę, że ktoś mógł to projektować w ten sposób, że po prostu wysłał tam takich
głupków. Weźcie, zróbcie tu taką reformę i było wiadomo, że co ten głupek zrobi, to będzie gorzej niż by mądry wymyślił. No, system był i tak dość mocno skomplikowany. Kazano zrobić wielką reformę, co w takim systemie jest tak szybko praktycznie niemożliwe, więc wiadomo było, że z tego będzie tylko, delikatnie mówiąc, bałagan. Grażyna Szwedowska, cała nadzieja w tym, że chociaż jeden pisowiec zacznie sypać. Czy macie taką nadzieję i czy to by wystarczyło? Ciekawe są słowa Donalda Tuska, który mówiąc o tym, że zapowiadając wniosek o komisję śledczą w Sejmie do spraw Pegasusa, twierdził, że poparcie zadeklarowali już także członkowie Zjednoczonej Prawicy, niektórzy, że ktoś tam się niby ma wyłamać. No zobaczymy, czy się to spełni. Mecenas Giertych apelował, że pierwszych 20, którzy przejdą na stronę narodu, obejmie to prawo świadka koronnego, że jeśli wsypią tych głównych zbrodniarzy pisowskich z Kaczyńskim na czele, no to Rzeczpospolita im daruje ich mniejsze winy. Tak samo tu taka oferta do prezydenta Dudy została skierowana, nawet tak już się cieszył trochę mecenas Giertych, że komu tu... Duda odpowiedział wczoraj. Właśnie mówię, że ten Lex TVN, że tu już Duda przechodzi na stronę obywateli, na stronę Polski. Myślę, że nie, że tu lejce zostały po prostu ściągnięte i on musi dalej służyć Pekinowi w ramach tego, co sam podpisał, wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Widzicie państwo, jak wszechstronne partnerstwo. Co to znaczy partnerstwo? Nie? To jest waruj! To jest partnerstwo w ramach Pekinu i to zostało przed całym światem. Hańba, wstyd, mówię więcej. Jutro o 13:00 zapraszam, będzie redaktor Hania Shen. Ale petycję podpisujcie dalej do Andrzeja Dudy. On może stwierdzi, że warto się rozchorować, jak będzie widział duży... Bo dał sobie taką, że no zobaczymy, jaka będzie sytuacja epidemiczna i jak tak dalej. Jak będzie duży nacisk, to jest większa szansa, że mimo wszystko nie pojedzie na to tam, no, gdzie on będzie, to może nie jest bardzo znaczące, ale jednak będzie reprezentował Polskę, więc... Może niech zjedzie na narty gdzieś, no nie wiem, ma przecież w Wiśle ten jakiś tam pałacyk, nie? To niech się tam choruje, jeździ. Pokażmy na tych wobec tego klipy. Widzowie, Idź Pod Prąd TV apelują, podpisz petycję, żeby ani Andrzej Duda, ani Mateusz Morawiecki nie jechali na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Jestem przeciwny, aby przedstawiciele polskich władz jechali na zimowe Igrzyska Olimpijskie do Pekinu, bo w Chinach od ponad 70 lat rządzi partia komunistyczna, która na swoim sumieniu ma już co najmniej 80 milionów ofiar, a licznik bije dalej. Pojechanie do Chin na Igrzyska Olimpijskie jest okazanie wsparcia dla tego, co komuniści robią w Hongkongu. Chiny to komunistyczny reżim, gdzie zwykli ludzie są zabijani praktycznie codziennie. Polskie władze nie powinny popierać igrzysk i powinny przyłączyć się do państw zachodnich, a również naszych sąsiadów, takich jak Litwa, i zbojkotować igrzyska. Podpisz petycję. Ja jeszcze przypomnę, że ten podpis musicie jeszcze potwierdzić w mailu, który przyjdzie na waszą skrzynkę. Dopiero wtedy jest uznawany. Johnny Walker, czy PiS jest A, gorszy od innych, B, lepszy od innych, C, taki sam? Rzeczywiście wczoraj tak jak odpowiadałem mówiliśmy na to pytanie, że sytuacja jest dużo trudniejsza i my dzisiaj, żeby wyrwać się z tych różnych problemów, nie musimy patrzeć, nie możemy nawet patrzeć, że te rządy dzisiaj nie są dużo gorsze od rządów tych postkomunistów, pseudoliberałów i tak dalej, czy pseudo partii chłopskiej, nie? Bo tu ZSL się przekształcił na PSL i już jest polskie. No, dowcip taki. Tylko, że wyzwania czasu teraźniejszego, zobaczcie, wojna na Ukrainie, atak chińskim wirusem, to wszystko, do tego światowy kryzys gospodarczy, w Polsce zapaść gospodarcza i tak dalej, to my nie możemy pytać, czy te rządy są gorsze od poprzedników. Żeby Polskę uratować, potrzebujemy rządu nieskończenie lepszego
od tego, co było w ramach katolicko-komunistycznego porozumienia Okrągłego Stołu. Potrzebujemy naprawdę nowego otwarcia, bo inaczej no, rozdziobią nas kruki i wrony. To się inaczej nie może skończyć. A rozliczenie rządu, niezależnie od tego, czy alternatywa może być taka sama tam Platformy czy innych partii, no to jednak pokazanie, że da się rozliczyć to, co robią, byłoby może inspirujące dla tych innych partii troszeczkę, żeby się aż tak nie rozpanoszyć. Tak, tutaj też widać, że po 89 roku, zresztą po komunie, nie nastąpiło żadne rozliczenie. Nie nastąpiła Norymberga dla zbrodniarzy komunistycznych i później panowała zasada, że ręka rękę myje, że my wam nie, jak zmieniają się władze tam między jakimś właśnie PO, PiS-em, SLD i tak dalej, no to, że wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, nie? I praktycznie po hucznych zapowiedziach nie było żadnego rozliczenia. Pamiętacie, jak to PiS opowiadał o rozliczeniu Platformy i PSL-u, a teraz Jarosław Kaczyński chodzi i tam gdzieś popłakuje, że no tak, błądźmy popełnili, bo nawet komunyśmy nie rozliczyli. Zobaczcie, no to do czego oni są zdatni? Do czego się nadaje Kaczystan, który okupuje Polskę dzisiaj? No nie potrafi rozliczyć Platformy, nie potrafi rozliczyć PSL-u, nie potrafi rozliczyć komuny, no to po co wy jesteście? Zniknijcie z tej areny dziejów politycznych Polski i nie udawajcie, że robicie coś dobrego dla Polski. To mówię jeszcze do tych uczciwych pisowców, bo inni no to mają iść do więzienia, a nie tylko zejść ze sceny politycznej. Mówiliśmy o Chinach. Marek Durski pisze, ostry komentarz. Pastorze, przestań bajdurzyć. Chiny podsłuchują, a kto nie podsłuchuje? Zapomniało się, jak Merkel była podsłuchiwana, przez kogo ten podsłuch był instalowany. Jakoś mi się zapomniało. No i co gdzie tu jest bajdurzenie, drogi panie? Czy jest różnica, jeśli działają na naszym terenie służby, na przykład amerykańskie, i służby komunistów chińskich czy zbrodniarzy putinowskich, którzy chcą dokonać aneksji, likwidacji Polski? Proszę tak uruchomić myślenie. Już nie będę mówił o ideologicznych sprawach, że co innego są państwa Zachodu, a co innego są reżimy, mordercze reżimy totalitarne, mordujące ludzi i u siebie i na całym świecie, bo rozprzestrzenienie COVID, kłamstwa za pośrednictwem Światowej Organizacji Zdrowia, którą kontroluje Pekin, rozprzestrzenianie na świecie, to było właśnie zakażenie całego świata i dzisiaj te miliony trupów to jest właśnie zbrodnia komunistów chińskich. Nie o tym mówię, bo może pan nie ogarnia tych ideologicznych różnic pomiędzy tymi systemami Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej czy Rosji, Iranu i Chin. No jak pan nie ogarnia, no to co moje tłumaczenie pomoże? Ale może jakaś iskierka patriotyzmu jeszcze się w pana głowie może gdzieś tli. I niech pan pomyśli, czy jest różnica pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, NATO, w których interesie jest, żeby Polska istniała jako niepodległe państwo buforowe przed zbrodniczą Rosją Putina, a Rosją, która chce likwidacji Polski. Rosją, która od wieków mówi, że Polska jest nikomu niepotrzebna, trzeba ją albo rozszarpać, jak w czasie rozbiorów, albo zlikwidować, jak po I wojnie światowej Rosja mówiła o Polsce, że to jest taki bękart traktatu wersalskiego. Jeśli pan tego nie rozumie nawet, że to są państwa, które chcą zlikwidować Polskę, a tamto są państwa, które być może chcą do jakichś swoich rozgrywek użyć niepodległej Polski, to naprawdę niech pan se włączy TV PiS i kupi te majtki Obajtka, czyli wiecie, tam te, nie wiem, jakieś sieci, gazety wyborcze, gazety polskie, bo to kiedyśmy atakowali Gazetę Wyborczą, a dzisiaj jej miejsce zajęła Gazeta Polska. Zobaczcie sobie tweet pani Hani Sheng, też podałem, jak już Telewizja Republika ruszyła do obrony chińskich komunistów i haniebnej decyzji Dudy. No niech se pan to czyta, a nie zawraca głowę normalnym Polakom. Jest jeszcze jedna różnica, kiedy te służby
zachodnich państw nadużywają władzy, to ktoś to może odkryć. To wychodzi, my to wiemy teraz, to się potem staje przedmiotem dyskusji w mediach, to się staje przedmiotem dyskusji w parlamentach, potem są jakieś dochodzenia, coś tu się dzieje. A kiedy... Zresztą nawet u nas teraz widzimy, no coś też, się też dzieje, podsłuchują, tak, jeszcze, no i mamy jednak jakąś tam, jeszcze jest reakcja, nawet w Polsce szczątkową kontrolę. Natomiast w komunistycznych Chinach, no jeśli pan myśli, że parlament będzie się sprzeciwiał podsłuchiwaniu kogokolwiek, no to... To naprawdę, przerzuć na TV PiS. O łamaniu prawa właśnie, jeśli chodzi między innymi o inwigilację, też pisze nasza słuchaczka Iranda. Włamanie do siedziby Partii Demokratycznej w budynku Watergate miało miejsce 17 czerwca 72 roku, a Nixon ustąpił dopiero 8 sierpnia 74 roku, czyli dochodzenie trwało ponad 2 lata. Bądźmy więc cierpliwi. U nas trwa już 4, także... No właśnie, ale nasi widzowie, niektórzy są bardziej optymistyczni, tak jak na przykład pani Iranda, jednak wierzą w to, że między innymi ta afera wpłynie na upadek czy jakąś rekonstrukcję rządu. Nie, to a niektórzy... Ja też przepraszam tu... Na przykład Gwinto Andrzej. PiS prawdopodobnie pod byle pretekstem rozgoni tę komisję senacką, bo ich zdaniem będzie nielegalne albo robi nielegalne działania. Nie, myślę, że jak gdyby taka psychologia, metoda zarządzania takim ogłupiałym społeczeństwem, jakie dzisiaj mamy, ona polega na tym, że kiedy jakaś ekipa się, że tak powiem, już nudzi, no to się ją zmienia. To jest tak zwana wymiana zderzaków w lokomotywie, nie? Żeby tu dalej w tym komunistycznym kierunku to szło, no to się zmienia te zderzaki, ale naród cały czas jedzie na wschód, nie? Można tak powiedzieć. Także myślę, że ci, którzy naprawdę rządzą Polską, ci, którzy mają haki właśnie na Dudę, na Kaczyńskiego, na Morawieckiego, no bo to dlatego oni rządzą, że oni mają na nich haki, no bo tam nie wierzmy, że tu jakiś teatrzyk demokratyczny, to jest realia. Oni już widzą, że ta wyporność, ta wytrzymałość społeczeństwa już się kończy i wszyscy już żygają tym Kaczystanem, PiS-em, Kaczyńskim i tak dalej. Ale nie ma alternatyw. No, przypomnijmy, sam no Mateusz właśnie, Morawiecki, to mnie niepokoi, były doradca i to mnie Donalda niepokoi. Tuska. I to mnie bardzo niepokoi, że normalnie przy wymianie zderzaków to kiedy już się kompromitowała ta partia aktualnej władzy, to już służby tworzyły partię nowej władzy, nie? I to następuje Polacy wtedy, o, to teraz będzie dobra zmiana i hej, siup, zmiana dup, no i tam głosowali na kolejnych kmiotów, nie? A dalej karawana jechała dalej płaciliśmy ogromne sumy Rosji za gaz i jeszcze teraz nawet węgiel pisowcy importują od Rosji, no to już mam nadzieję, że górnicy im jakoś tam podziękują, nie? Bawem też za to. Teraz mnie niepokoi, że nie jest tworzona żadna alternatywa. Co to oznacza? Czyli no, koniec Polski. Ja się tego scenariusza boję i przed nim ciągle przestrzegam. Pisałem o tym w 2012 roku, że moim zdaniem PiS, to można sobie sprawdzić właśnie wtedy jeszcze w rzekomo patriotycznej Gazecie Polskiej na blogu Niezależna, kiedy Kaczyński spotkał się z Pawlakiem potajemnie, 2012 rok, to ja napisałem po tym, obawiam się, że PiS dojdzie do władzy tylko wtedy, kiedy będzie miał odegrać rolę grabarza Polski. Czyli to, czego by Polacy nie pozwolili zrobić postkomunistom z SLD czy pseudoliberałom z Platformy, to pozwolą zrobić katolickiej komunie pod płaszczykiem narodowego sosu. Tego się obawiałem, to pisałem w 2012 roku i tego scenariusza niestety najbardziej obawiam się dziś. Likwidacja Polski, bo nie widać, by służby, te, które prawdziwie Polską rządzą, kreowały następców dla Kaczystanu. Ale co to znaczy likwidacja Polski? Jeszcze jakbyś wytłumaczył. No... Scenariusze likwidacji Polski są różne. Jeden ćwiczą właśnie Rosjanie z komunistami chińskimi w Kazachstanie. Nie? Przecież to jest właśnie też takie niedoinformowane, ogłupiałe, nie mające obywatelskich tradycji, w większości, w 70% muzułmańskie społeczeństwo. Nie? I tam no, część tam ludzi się jakoś buntuje, część widzi, że coś jest nie tak z ich państwem, ale te bunciki się
że tak powiem, w krwi utopi i zamiast jednego sułtana, ten, jak się tam Nur Sultan Nazarbajew, nie, teraz jakiegoś nowego sułtana im dadzą i dalej Rosja i Chiny nad tym ogromnym państwem, bogatym państwem, ale niestety no, niezorganizowanym obywatelsko państwem będzie królowała, nie? I dokładnie jakiś taki scenariusz widzę dla Polski, nie? Oczywiście są też inne scenariusze, no, kompletna degradacja gospodarki polskiej, nie? Że Polacy nie będą mieli z czego żyć i wtedy będzie do wyboru albo tu wegetować, albo uciekać z Polski, nie? Czyli ludzie najbardziej operatywni znowu uciekną, bo wiecie, no, to żeby wyjechać, żeby tam zmienić miejsce zamieszkania, pracy, rodziny i tak dalej, to trzeba troszeczkę odwagi i operatywności, nie? Także oni właśnie chcą, tak jak w latach 80. po stanie wojennym wygonili 700 tysięcy ludzi. Tu widzieliście kiedy niedawno, zresztą nie pierwszy raz, pana Żukowskiego z Florydy. To jest właśnie ten, który dostał paszport w jedną stronę. Zobaczcie, jak on jasno mówi o tym, co się w Kaczystanie dzisiaj dzieje i o tym pseudo zmianach tych lat 80., że to była tylko ustawka komunistyczna, żeby nowa ekipa doszła do władzy, żeby właśnie był ten stan zwany trzecią RP dzisiaj, to już w 80. roku i papież Jan Paweł II był do tego wykorzystany. Już właśnie film na ten temat robimy, to już za parę dni, także czekajcie i proszę później o dobrą kampanię w internecie, bo wiecie, wszystkie media będą nas zwalczać, wszystkie media będą zamilczeć, będą starały się to zamilczeć. No a my zrobimy swoje i na was też liczę, że zrobicie swoje w tym czasie. Także ten scenariusz ciągle jest realizowany. Czy to będzie tylko zniszczenie polskiej gospodarki, czy też szerszy jakiś proces w Unii Europejskiej, bo przecież wiadomo, że no celem tych z kolei komunistów zachodnich jest likwidacja państw narodowych. Jakoś to trzeba zrobić. Jakoś to trzeba zrobić, nie? Trzeba doprowadzić do jakiegoś chaosu, do jakichś niepokojów. Pamiętacie państwo, że już w 2015 i 2016 roku przed tym ostrzegaliśmy, że ta fala imigrantów to jest po to, żeby zdestabilizować te gnuśne, ale jednak stabilne demokracje liberalne Zachodu, nie? To się nie udało tamtą drogą, no to teraz trzeba nowy sposób. Zobaczcie, Francja cały czas płonie, tam cały czas są jakieś rozruchy, jakieś kolejne protesty, takie śmaki. Teraz w Niemczech też tam nowy front, antyszczepionkowcy, czy tam sanitaryzm i tak dalej. To jest podpalanie narodów Europy. To ma doprowadzić albo do selektywnego, stopniowego, czyli najpierw zlikwidujemy Polskę, potem Czechy, tam potem kogoś jeszcze, albo do totalnej rozpierduchy, która ma doprowadzić do jednego rządu sowieckiego w Europie. Ale wydaje się, że Polacy już nie dają się tak łatwo wykorzystywać. Jesteś optymistką, no ale to cecha młodości. Takie są też nastroje społeczne, że rzeczywiście oprócz tych takich zadeklarowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to rzeczywiście już i przedsiębiorcy, i Polacy nie chcą drożyzny, nie chcą rządów. To tylko Kaczyński chce drożyzny, no bo on nic nie kupuje. Niczego nie kupuje, wszystko mu dają na stół za darmo. To on ma w dupie to, ile ty płacisz za rąbankę, no. To jest kacyk partyjny, taki sam jak Gomułka czy Bierut. Jerzy Koc, oczywiście, że Rosja wspiera swoich pisokościelnych sługusów. Nowy wątek w tym temacie. Wspierała ich usowy, wspiera i teraz. W historii polskich zdrajców zawsze wspierał Kościół katolicki i za każdym razem Polska traciła niepodległość. W jaki sposób to się łączy z Kościołem katolickim? No to proszę sobie zobaczyć na blog pani Hani Shen, kto ją pierwszy zaatakował, kiedy zaczęła mówić o wstydzie, hańbie, zdradzie i o takich rzeczach, jeśli chodzi o decyzję Dudy. Redaktor naczelny Niedzieli Woskresienie. I wszystko w temacie. I wszystko jasne. Kościół katolicki dzisiaj służy komunistom. Watykan, Franciszek dzisiaj są na sztywno związani z chińskimi komunistami. Watykan jest utrzymanką chińskich komunistów. Nic dziwnego, że katolicka... Jak ich nazwać zamiast elita? No... Wyrobnicy katoliccy od razu ruszyli na front obrony Dudy i komunistycznych Chin. Tomasz Trapczyński, witam wszystkich. Skoro PiS to taka banda obłudników, to czy nie mogło się też posunąć do podrobienia lub szybkiego wystawienia wyroku sądowego z wsteczną datą?
No wiesz, to nie jest takie proste. To są i ludzie, są dokumenty, są rejestry, to tak z tą wsteczną datą to tak się wszystkiego nie umieści. Po drugie, nie ma powodu. Czyli sąd musiałby podjąć nielegalną decyzję. No to który sędzia, że tak powiem, wyda wyrok na siebie? Drodzy Państwo, nasza telewizja utrzymuje się z Waszych dobrowolnych wpłat i już czwarty rok? Idziemy w czwarty. Jest akcja pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd. 1000 gitar nam gra, czyli 1000 wpłat w każdym miesiącu. Na dzisiaj mamy 500 gitar. Możemy pokazać animację, jeśli chodzi, ile naszych widzów wsparło nas w tym miesiącu już. Zaspoilerowałaś. 500 gitar. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Pokażmy, jak można wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Wracamy za chwilę. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej. Możecie również wesprzeć nas na patronite.pl/idźpodprąd. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy tym, którzy już to zrobili. A na koniec, żeby nie było tak pesymistycznie, panowie, to w takim razie, czy to, co się dzieje przed Senacką Komisją, ale także do spraw Pegasusa, ale także w Najwyższej Izbie Kontroli, czy to nie napawa was jednak optymizmem, że coś się dzieje w Polsce i że będą rzeczywiste, dobre zmiany? I co by musiało się stać, przede wszystkim w Polakach, żeby te zmiany miały miejsce? Napawa optymizmem w sensie, że jeszcze nie wszystko jest całkiem zniszczone, tak? Jeszcze jakieś tam instytucje kontrolne działają. Także no, coś tam się dzieje i coś wychodzi na jaw, tak? Nie jest totalny totalitaryzm, tak? Niektóre, tak jak widzieliśmy na przykładzie gazet, no, wszystkie pokazały Obajtka, ale jednak nie. Choć akurat może nie nasza ulubiona. Choć po tej akcji, no to już praktycznie żaden z tych dzienników nie może być lubiany. No jeszcze liczyliśmy trochę na Rzeczpospolitą, bo od czasu do czasu fajne rzeczy się tam ukazywały. Na Rzeczpospolitą nie liczę, bo od dawna bardzo widać, że tu z Orlenem i z Chinami chętnie promują. Trochę liczyliśmy. Troszeczkę, Czarek. No a w każdym razie została na polu walki, jeśli chodzi o tytuły prasowe, bo tu jeszcze dzisiaj, wiecie, no tam ludzie coraz mniej czytają gazet. Dzisiaj internet jest kluczowym, szczególnie do młodego pokolenia, sposobem dotarcia i źródłem informacji, ale z gazet papierowych, no to rzeczywiście jako prawda o rządzie, bandzie pisowskiej, no to już tylko Gazeta Wyborcza, niestety. No to mówię im. Z dzienników. No z dzienników. No to tak jest. No. Tu nie ma o czym mówić. Nie wiem, czy jeszcze chcesz dokończyć te nadzieje. Z miesięczników to znam. No, miesięcznik Idź Pod Prąd możecie jeszcze nie zakazali, ale kupujcie szybko. Natomiast zmienić, tak, muszą się przede wszystkim zmienić Polacy, bo teraz się trzeba zastanowić. No, mówimy o aferach w rządzie, mówimy o oszustwach, o podsłuchach, o kłamstwach. A teraz możemy pomyśleć o podobnych wydarzeniach na szczeblu najniższym. W gminie, w firmie, w rodzinie. No jeśli tak sprawy,
to sami państwo już znają te sytuacje, no to już mogą ocenić, ja już nie poddaję rozstrzygnięcia, ale taki stan, jaki jest w Polakach, no to nie lepszy będzie na najwyższych poziomach władzy, tylko jeszcze gorszy. Tak, bo władza korumpuje, nie? Czyli człowiek, który w rodzinie, w swojej społeczności lokalnej, w kościele nie uzyska kręgosłupa moralnego, kiedy idzie w górę, to już jest od poziomu wójta. No sołtysów wyłączamy, bo tu ta władza nie ma tam żadnych praktycznie lukrów, ale już od poziomu wójta i jakiejś tam rady gminy, to już się zaczynają frukty, to już się zaczyna łamanie sumień, to już jest korupcja i kto wejdzie w ten układ bez odpowiednio ukształtowanego sumienia, jest skazany, można powiedzieć, na kompletną demoralizację. Czym wyżej pójdzie, tym dojdzie do tego poziomu Dudy, Morawieckiego i Kaczyńskiego, czyli totalna demoralizacja już ocierająca się o zbrodnie, o gotowość do popełniania zbrodni. Także tak właśnie katolicka, można powiedzieć, formacja duchowa produkuje takich ludzi. No to warto wyciągnąć wnioski, czy może inna formacja duchowa nie powinna zostać w to miejsce przez Polaków wybrana. Weź do ręki, nie boli, naprawdę, weź do ręki słowa Jezusa Chrystusa napisane do ciebie zadedykowane. Zobacz, testament dla ciebie, do ciebie, od Jezusa Chrystusa. Przeczytaj i zobacz, w jakim szambie żyjesz. A jeśli chodzi o nadzieję, to myślę, że oczywiście możemy mówić o tym poziomie lokalnym, Czarek o tym powiedział, ale warto też spojrzeć globalnie na cały świat, bo jeśli cały świat się zawali, można powiedzieć, ten układ jeszcze XIX-wieczny, że dominują państwa chrześcijańskie w świecie, jeśli ten układ się zawali, no to i Polska też nie przetrwa, nie? To bez takiego, no to jest dość oczywiste. Jako pracę domową, ci, którzy niedawno nas oglądają, weźcie sobie wklepcie w internet Jurij Bezmienow. Tam są jego krótkie wykłady, nie jest ich tam wiele, tam można jeden, dwa i już wystarczy. On mówił, już w latach 60. została wprowadzona technika pokonania Zachodu. Rosja i komunistyczne Chiny wiedziały, że nie pokonają Zachodu czołgami, bombami i tak dalej. Naprodukowali tego skolko ugodno, ale to i tak nic by nie pomogło. Wtedy zrozumieli, że żeby pokonać Zachód, trzeba zniszczyć ich największą siłę, czyli moralność Zachodu. A moralność Zachodu, no już to znowu, to jest biblijne, protestanckie, niekatolickie chrześcijaństwo. To jest siła Zachodu, osobista więź z Jezusem Chrystusem. Silne kościoły protestanckie w Stanach Zjednoczonych. To była podwalina sukcesów już, można powiedzieć, kilkusetletnich tego największego dziś imperium chrześcijańskiego świata. I ruszyli. I rzeczywiście agentura Moskwy, szczególnie lata 70., to jest zniszczenie moralności i chrześcijaństwa protestanckiego na Zachodzie. To jest ich cel. I dzisiaj to, co mamy w Stanach Zjednoczonych, to jest niestety gorzki owoc agentury komunistycznej, która zniszczyła chrześcijańskie dziedzictwo Ameryki. Nie do końca. Teraz jest pytanie, pamiętacie, jak wygrał Biden, takie przesłanie do Amerykanów opublikowałem. Teraz jest czas na odnowę kościołów w Ameryce. To będzie odnowa całego świata. To się dzieje i mam nadzieję, że jestem, nawet nie tam, że mam nadzieję, jestem przekonany mocno, że dopóki Jezus nie wróci, to my nie możemy przegrać. Stąd kościoły, biblijne kościoły protestanckie podniosą się i jeszcze zajaśnieją, chyba że Jezus przyjdzie bardzo, bardzo szybko. No to znaczy, że już jesteśmy, że tak powiem, na końcu, na ostatnim tym, jak są takie już kratki, wiecie, przed metą finiszu. Stąd tego oczywiście nigdy nie wiemy. Ale to, co mamy robić, to każdego dnia walczyć dla Jezusa z taką samą radością, z taką samą mocą, z taką samą pewnością zwycięstwa. To jest nasze powołanie jako chrześcijan.
Niektórzy mogą mówić, że to nie ma praktycznego przełożenia, że tu moralność nie ma nic wspólnego z polityką, tu trzeba być skutecznym. To no, jest fundamentalna tak nieprawda, którą sobie dokładnie wielu ludzi dało wmówić. A to jest właśnie ta strategia komunistów, o której Bezmianow mówił. Moralność absolutnie musi być w polityce, inaczej się nie da zrobić dobrego państwa. Może być najlepszy system, jak będą niemoralni ludzie, to nie zadziała dobrze. Jak będzie słaby system, ale jednak będą porządni, moralni ludzie, to coś dadzą tam radę. Dadzą radę zrobić. I tu no, to z poziomu osobistego, najniższego się przekłada na najwyższy. Jak ktoś kradnie papier ksero w firmie, to potem to będzie później wybierał tych, co kradną papierową kasę na miliardy. Tak. Jak będzie kradnie cement Skarbu Państwa na małej budowie, to potem będzie z autostrada na, się sypać. Na piasku. Bo ktoś tak. Jak przekręca licznik w samochodzie, który sprzedaje, to potem przekręca licznik w budżecie znowu na albo miliardy. Albo występuje jak Morawiecki czy Kaczyński i łże ludzi, także tak powiem, wiecie, na bezczela, nie? Mówił o jakichś sądach przy Pegasusie. Słyszeliście, jak łże Morawiecki. I tam nie mruga mu powieka nawet specjalnie. Także to absolutnie, no, to jest... Kłamstwo jest jego naturą, to co Czarek mówi, nie? Że jeśli od dziecka będzie kłamstwo twoją naturą, to nic cię już nie zmieni, jeśli chodzi o te ludzkie, można powiedzieć, uwarunkowania. Będziesz tylko większym kłamcą, większym złodziejem. Chyba, że przyjdziesz do Jezusa Chrystusa. Ale o tym też porozmawiamy i to mam nadzieję z czołowymi politykami w Polsce niebawem. Jest jeszcze jedna sprawa, że oczywiście to, jaki jest system, też jest ważne, bo w Polsce system bardzo zachęca do oszukiwania, bo jest niesprawiedliwy. Więc do oszukiwania systemu i to dodatkowo demoralizuje, bo ktoś, powiedzmy, w dobrej wierze, żeby utrzymać rodzinę, robi jakieś tam optymalizacje podatkowe. O tym będziemy mówić w piątek na warsztatach biblijnych o 19:30. Jakoś jakie podatki omija prawo są sprawiedliwe, tak, ale... a jakie są złodziejskie? Ale potem przyzwyczaja się do tego omijania prawa też niekoniecznie w sposób sprawiedliwy, no ale to właśnie... Tu trzeba też mieć ten kręgosłup moralny, żeby właśnie nie użyć tych narzędzi do niewłaściwych celów. Oczywiście są firmy, w których pozwalają brać papier do ksero, to o tym nie mówię, no to jest inna sprawa. Drodzy Państwo, myślę, że jednak przynajmniej odrobinę optymistycznie. Na koniec rzeczywiście polecamy również naszą ramówkę, jeśli chodzi o duchowe programy. Oczywiście o 13 w niedzielę nauczanie pastora Pawła Chojeckiego, ale również dzisiaj o godzinie 18 kolejny odcinek programu Boskie Pytania rapera Miksera pod tytułem Trzy razy o Biblii. Bardzo serdecznie zapraszamy, a po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jak służyć Bogu i kartka z kalendarza Piotra Stkowicza. Zawieszenie zarządu PZPN przez ministra Tomasza Lipca, najnowsza historia. I jeszcze polecamy na idźpodprąd.pl. Nowość, afera Pegasus w Polsce przypomina działania Rosji. Dziękuję wam serdecznie za ten program. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd, był moim państwa gościem. Dziękuję, a jutro pani redaktor Szen. Jedziemy. Widzimy się o 13:00 i Cezary Kłosowicz, szef wiadomości. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. O niechrześcijanach, dla których służenie Bogu, Kościół, religia to są jakieś nudne sprawy marginalne, ale chcę się zwrócić do chrześcijan, tych, którzy uwierzyli, że są zbawieni dzięki temu, co Jezus zrobił dla nich na krzyżu. Inaczej mówiąc, zaufali Jezusowi, należą do Jezusa. Zobaczcie, że już z tych określeń należą, są zbawieni, mają życie wieczne, jest no, powód do radości. Gdyby człowiek to rozumiał, to by cały czas skakał, śpiewał i się radował. A niestety, patrząc na swoje życie często i na innych chrześcijan, widzę, że często no, idziemy do naszych chrześcijańskich zadań skwaszeni, tam gdzieś melancholijni, smutni i tak dalej, i tak dalej. Chciałem wam pokazać, no bo nie będę całego listu na przykład do Filipian, gdzie Paweł, będąc w więzieniu, mówił, powtarzam, zawsze się radujcie i tak dalej, i tak dalej. Chcę was cofnąć do Starego Testamentu, gdzie jest taki prosty nakaz. Prosty, no to mam nadzieję, że każdy go sobie dzisiaj, przynajmniej przez dzisiejszy dzień, zapamięta. Psalm 10 jasno pokazuje, jak mamy służyć Panu. Drugi werset, zobaczcie.
mogę dać wam chwilę czasu, żebyście sami sobie otworzyli, jeśli macie Biblię. Jak mamy służyć Panu? Służcie Panu z radością. Kropka. Dziewiętnastego stycznia 2007 roku minister sportu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, Tomasz Lipiec, zawiesił zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, na czele którego stał Michał Listkiewicz, i wyznaczył na kuratora związku Andrzeja Rusko, prezesa spółki Ekstraklasa, kierującej rozgrywkami ligowymi. Przyczyną interwencji ministra była niechęć władz związku do rozliczenia sprawy ustawiania meczy. Śledztwo wykazało, że meczami handlowano na ogromną skalę. W aferę zamieszanych było kilkudziesięciu działaczy. Dzień wcześniej zatrzymany został oskarżony o udział w tym procederze Wit Żelazko, członek zarządu związku. W ten sposób upadło tłumaczenie prezesa Listkiewicza, że zarząd o niczym nie wiedział. Andrzej Rusko przygotował zmiany w statucie związku i usunął kierownika Wydziału Dyscypliny, Krzysztofa Malinowskiego, który nie wyciągał żadnych konsekwencji wobec klubów, które handlowały meczami. Na działania rządu polskiego zareagowały federacje FIFA i UEFA, ogłaszając, że nie uznają kuratora i jeżeli polski rząd nie wycofa go, to Polska zostanie usunięta ze wszystkich rozgrywek międzynarodowych. W tym czasie ważyła się sprawa przyznania Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w roku 2012 i związanych z tym inwestycji i zamówień. Prezes FIFA Sepp Blatter stwierdził, że będzie rozmawiał wyłącznie z prezesem Listkiewiczem lub osobami przez niego wyznaczonymi. 5 marca zawarto kompromis między FIFA a rządem polskim. Kurator został wycofany, a zarząd miał pracować pod nadzorem specjalnej komisji. Michał Listkiewicz urzędował do końca swojej kadencji. Natomiast Tomasz Lipiec stanął przed sądem za przekręty, których dopuścił się zarządzając ośrodkami sportowymi, i został skazany na 2 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności.